patrzę na was, głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. Cesarz Emhyr wprowadził swoje legiony na nasze ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry Sinę. Jestem Nubernabis. Znał pan mojego tatę, krótkopisa. No dobrze. Ostatnia nadzieja prysła. No to wygląda na to, że już po mnie. Ale to fajnie, że pan wpadł. W przyszłość patrzę. Zechce pan machnąć pięterko? Proszę, nie ma sprawy, bo drzwiczki już przewidziane. A te kapeleczki mucha nie siada. Fajwerkus, pozwól no. Powiedz, mucha siada czy nie siada? Nazywam się Joseph Joestar. Rodzina i przyjaciele wołali na mnie Jojo. Pokonałem niejednego wroga i straciłem niejednego przyjaciela. Mam szczęście, że dożyłem spokojnej starości jako mąż, ojciec i dziadek. Anglia, rok 1868. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuje. No dobra, dobra. Nie ma się teraz co obwiniać. No ale jak my niby mamy naprawić tę ścianę? Bardzo kurwa śmieszne. Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum Zelandę. Aiden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły Kotr. Mleko! Szyszka! Ślimak! Trusia! Ziobro! Pszcina! Ha! Jak to brzmi! Król Gardik kupił królowej brugę korale koloru koralowego. Już się nacieszyłeś? Niektórzy kopacze robią odwrotnie, ale to o wiele trudniejsze. Idź do Huno, kowala! Ale posiadanie kilofa wcale nie otworzy ci drogi do kopalni. Hej kolego, nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się przyjaciel? A co to za rozmowy? Tu nie wolno być nikomu, tylko dzieci. Pomogę ci szukać. No to jak on wygląda? Bo ja bym stawiała na udar słoneczny. Codziennie? To ciekawe. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz i jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w twoim imieniu. Ale muszę przyznać, że wybrałeś sobie dobrego przeciwnika. Nie znoszę tych sukinsynów z nowego obozu. Udało mi się przyspieszyć proces regeneracji tkanek. Czuję się już dużo lepiej. O, to mój braciszek. Ledwie go spuścić z oczu, a już się garnie do dziewczyny z łapami. Niegdyś lasy bukowe pełne były saren. A one właśnie stanowiły podstawowy pokarm bazyliszków. Kiedy saren zabrakło, bazyliszki przerzuciły się na ludzi. Nie miałem wyboru, byłaś przemoczona, poza tym musiałem sprawdzić, czy nie trzeba cię opatrzyć. Klnę się na honor! A, nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Obcy przynieść, Tarrok zrobić ulumulu. Urszak wie jak, obcy weźmie ulumulu. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu.